Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam bardzo fajną, jednocześnie prostą rzecz i zdziwiony jestem, że ostatnio pytaliście mnie o to, ale okej, wydawało mi się, że już wszyscy wiedzą jak tego dokonać. Widać nie, bo to pytanie powtórzyło się ostatnio kilkukrotnie. A o co chodzi? Chodzi o tworzenie skrótów do stron internetowych na urządzeniach mobilnych firmy Apple i nie chodzi tutaj o zakładki, nie chodzi tutaj o ulubione czy czytelnie. Będziemy tworzyć skrót w formie ikonki na jeden z naszych ekranów naszego urządzenia. Jak tego dokonujemy? Gdy będziemy na stronie internetowej, tak w tym momencie mam otwartą Safari, na mojej stronie, czyli mojaszuflada.pl, u dołu ekranu, bo w tym momencie mam iPhone'a w ręku, a nie iPada, mamy tutaj przycisk udostępnij. Stukamy w niego dwukrotnie i otwierają nam się najróżniejsze opcje udostępniania. Doskonale to znacie, bo jest to typowe okienko udostępniania. I teraz tutaj wybieramy sobie opcje. Przechodzimy, mijamy wszystkie te osoby i tak dalej, tam gdzie zwykle udostępniamy komuś coś. I mamy teraz te opcje klasyczne. Do listy czytelnia. Dodaj zakładkę. Dodaj zakładkę. Dodaj do ulubionych. Dodaj do ulubionych, a my wybieramy. Dodaj do szybkiej notatki. Znajdź na stronie do ekranu początkowego. Do ekranu początkowego. Stukam sobie w tą pozycję. Otwiera mi się w tym momencie pole edycyjne, gdzie mogę wpisać sobie nazwę, jaką będzie posiadała ikonka, która powstanie na moim ekranie początkowym. Co my tu mamy? Na ekranie początkowym pojawi się ikona dająca szybki dostęp do tej strony w domyślnej przeglądarce. Ku. Na https, ukośnik, mamy ukośnik, tutaj adres. Wymasz tekst, przycisk, pole tekstowe, edycja, moja szuflada, poznaj moją lepszą stronę, tryb i znaku. Taki tytuł nosi moja witryna, więc ja oczywiście mogę tylko sobie kliknąć dodaj, albo mogę zedytować ten tekst, ja klikam dodaj. Folder narzędzia. Zamyka się Safari w tym momencie, otwiera mi się jeden z moich ekranów, ostatni ekran. Przycisto. I na strona końcu... Strona 22. Moja szuflada, poznaj moją lepszą stronę. Moja szuflada, poznaj moją lepszą stronę. Taka ikonka. Gdy w nią kliknę, przejdź do menu. Łączę na ponownie otworzy mi się Safari. Na ławce, w białej koszuli i moja strona internetowa. Zobaczmy, jak to działa na innej stronie. Wróć. Wybierzmy sobie jakiś inny adres. Moja szuflada.pl, bezpieczne adres. Tak, wejście wpisujemy ekran, adres, powiedzmy, adres.krypcja.ovh, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest, jest to strona internetowa ze ścieżkami audiodeskrypcyjnymi do różnych rzeczy. Programy ukośnik, punkt, do programów, filmów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jakbyśmy chcieli stworzyć sobie skrót, klikamy udostępnij. Z dostępnych opcji znowu muszę tam się przeklikać aż do opcji do ekranu początkowego. Znajdź do ekranu początkowego. Stukam sobie w ten przycisk do ekranu początkowego i teraz powiedzmy, że tutaj będziemy sobie, edytujemy sobie nazwę proponowaną. Wygaszone. Pole tekstowe. I powiedzmy, wpiszmy sobie tutaj filmy z audiodeskrypcją. Ok, filmy z audiodeskrypcją. I przycisk dodaj. Poznaj moją lepszą stronę. I teraz na ekranie mamy obok moja szuflada, poznaj moją lepszą stronę. Moja szuflada.pl, wcześniejszej ikonki. Filmy z audiodeskrypcją. Ma, o, nawet literówkę zrobiłem. Filmy z audiodeskrypcją. I gdy będę chciał szybko wejść na tą stronę, po prostu stukam i ta strona od razu mi się otwiera i mogę sobie wybrać jakąś ścieżkę audiodeskrypcyjną. Mam nadzieję, że pomogłem. Gdybyście mieli do mnie jakieś inne pytania, piszcie śmiało w komentarzach lub na mojego maila, czy to tutaj na kanale, czy na mojej witrynie mojaszuflada.pl. Oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu sobie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, po to, aby otrzymywać nowości pojawiające się na moim kanale. A na dzisiaj już bardzo Wam dziękuję. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.